Franciszek został wypisany ze szpitala, wraca silniejszy i w lepszej formie. Zakończyła się hospitalizacja Franciszka, wraca silniejszy i w lepszej formie. Będzie mógł lepiej pełnić swoją posługę, zapewnił profesor Sergio Alfieri, który 7 czerwca operował papieża. Przed powrotem do Watykanu Franciszek pozdrowił dziennikarzy i wiernych, którzy zgromadzili się przed kliniką Gemelli, a także złożył wizytę w Bazylice Matki Bożej Większej. Operacja na przepuklinę rozetną w pełni się powiodła, nie było powikłań, rekonwalescencja przebiegała pomyślnie, więc lekarze zgodzili się na zakończenie hospitalizacji, prosząc tylko Franciszka, by w najbliższych dniach ograniczył jeszcze swoją działalność. Z tego powodu w przyszłą środę nie będzie jeszcze audiencji ogólnej. Tłum dziennikarzy czekał na Franciszka już od 6 rano. Franciszek pojawił się wśród nich tuż przed godziną 9. Zapewnił, że żyje i podziękował pracownikom mediów za ich pracę. Nie omieszkał też wyrazić swego ubolewania z powodu katastrofy morskiej u wybrzeży Grecji, w której zginęło co najmniej 80 migrantów. Zapytany o stan swego zdrowia, papież odesłał dziennikarzy do profesora Alfieri. Opowiadając o pożegnaniu Franciszka z personelem medycznym, który opiekował się nim podczas hospitalizacji, profesor Alfieri zauważył, że podczas tego spotkania Franciszek był nie tylko pacjentem, który chce wyrazić wdzięczność, ale również kapłanem. Znalazł czas na osobistą rozmowę z jednym z pracowników, który przeżywa trudne chwile. Było to bardzo wzruszające, przyznał włoski chirurg. La macchina. Telefoni. Non si vede bene.